Niech sobie biegną. Już na starcie dziewczynki urodzone w rocznikach 2099 i 98. Dziewczyny, ile okrążeń mamy do przebiegnięcia? Super, wszystkie wiecie. Dwa okrążenia po jednym kilometrze i to daje nam razem 2 km. Kazimierz Adak. Kazimierz Adak proszony na miejsce startu. Kazimierz Adak proszony na miejsce startu. Trenować. Dziewczyny, ten pan medal olimpijski trzech. Dzisiaj nie będzie się fiksował, dzisiaj będzie waszym starterem. Kazimierz Adak. Będzie komenda przez mikrofon. Na miejsca i start i na komendę start ruszamy. Jeszcze chwila. Wszystkie dziewczynki z rocznika 2098-99, które mają biegać w biegu na 2 km, zapraszam na start. Mamy godzinę 50 minęła, zapowiedziana godzina startu, zatem mikrofon przekazuje Kazimierzowi, a dokładnie. Nie mam ręki, tak. Na miejsca. rocznik 1999 i 1998. Opowiadamy przed Państwa sytuację pewną, więc sobie za to, co poszło w eter, ale tak było tydzień temu. Właśnie jak nam uwarła brzmitwa, może jak zacząłem to, która była na zasilaniu tym samym, co konsuleta od nagłośnienia, zaczyna nam powoli opadać. Więc szybki okrzyk. Okrzyk, startujemy! Odliczamy już nawet nie od 10 w dół, tylko od 5. Po 4 sekundach zawodnicy ruszają. Ci, którzy byli w końcówce, podpierali bramę, wszyscy dali radę. Więc różne sytuacje nam się na biegach zdarzają. O tym nie opowiadam w tej chwili przy mecie. Mamy już zawodniczki po okrążeniu. Gorące brawa. Brawa dziewczyny. Ramię w ramię. Zobaczymy tutaj. Biegaj, 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 Karolina! Ręce! Ręce! Reprezentantkę Lęborskiego Klubu Biegacza Braci Pep. Zenon Słomski proszony na metę, jeżeli to nie sprawia problemu, bo tutaj jeden z panów czeka. Zenek Słomski. Syn, okazuje się. Syn, syneczek czeka, tak. Zenon Słomski dyrektor proszony na metę. Przypominam po raz kolejny o godzinie 14:00 ceremonia zakończenia. I mamy pierwszą zawodniczkę z Korzynia. Dobrze, bardzo ładnie. Cieszysz, brawa? To dla ciebie. Spory dystans dla gimnazjalistki, 2 km na trasie przełajowej, no to już naprawdę jest wyczyn. Dlatego gorące brawa! Mamy już zawodniczkę finiszującą. Pierwsza na mecie za chwilę. I już jest reprezentantka jakiego klubu? Wasz tybytów, a może nam się przedstawić? Ewa, pierwsze twoje zwycięstwo w tym roku? Tutaj drugie. A twój największy sukces, który sobie najbardziej cenisz, to jest... Gimnazjum Dziewczęta. Ewa Dawidowska, Karolina Skibińska i Martyna Dalecka oraz Maria Szramia. Zapraszamy do ceremonii dekoracji. Za
Zawodniczki dekorować będzie pan Franciszek Adamczyk, mieszkający w Ustrzykach Dolnych, absolwent szkoły podstawowej w Korzybiu. Już mamy naszą osobę dekorującą, zatem pierwsze miejsce wśród gimnazjalistek wywalczyła Ewa Dawidowska. Miejsce drugie Karolina Skibińska, a miejsce trzecie Martyna Dalecka. Najlepszą zawodniczką z Korzybia okazała się Maria Szramiak. Pierwsza i trzecia zawodniczka reprezentują Rokity, a druga zawodniczka Dąbrowę Górniczą na Śląsku. Że gdzie diabeł, może tam bałek pośle. Gdzie rządzi kobieta, tam jest naprawdę sposób po porządek i dobrze. Przekonaliśmy się o tym już nie jeden raz. Witamy serdecznie panią Sołtys. Jan Churuk. Gdzie jest Janek? Czy go rozpoznam? W tej czapce dzisiaj go nie poznałem. Jan Churuk, olimpijczyk z Barcelony, czwarty zawodnik mistrzostw świata. Janku, Janku. Biegnie. Jest Jan Churuk. Jeszcze w formie. Mam jedynego wnuka, któremu na cześć Janka Churuka daliśmy imię Jan. To Jan Churuk, proszę państwa. Czwarty zawodnik mistrzostw świata. Kazimierz Adach. Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z Moskwy w pięściarskiej. Jest Kaziu? Kazimierz Adach. Jest, jest, gorące brawa, witamy naszego olimpijczyka. Jest także z nami gość specjalnie zaproszony przez dyrektora biegu, przyjaciele z tras biegowych, Edward Dudek, popularny Baca. Pierwszy Polak, który przebiegł Spartatlon, czyli bieg spod stóp Akropolu do Sparty na dystansie 245 km. Chcielibyśmy wręczyć upominki naszym honorowym gościom. Janek Churuk i Kazimierz Adach. Zapraszamy was, kochani, tu przed podium, już na podium nie będę was zapraszał. I coś tam mamy, panie dyrektorze, przygotowane upominki. Kto wręczy, dyrektor decyduje. Zatem pan nadleśniczy, bardzo proszę. Pan nadleśniczy Sławomir Piątkowski i pan marszałek Czesław Elzanowski. Prosimy bardzo. Upominki dla naszych olimpijczyków. Kazimierz Adach to ten niższy pięściarz. Brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 80 roku. Medale na Mistrzostwach Europy. Wiele medali Mistrzostw Polski. Ten w czapce, przez tą czapkę go dzisiaj nie poznałem, a przecież biegaliśmy razem jako chłopaczkowie. Młodzi bardzo, kiedyś to było, kiedyś my też byliśmy młodzi. Jan Churuk, czwarty na Mistrzostwach Świata, drugi na maratonie w Londynie, trzeci na Pucharze Świata, siódmy na Igrzyskach Olimpijskich. Doprosimy, że tak powiem, Czesia Nowakowskiego. Czesiu, gdzie jesteś? Jest, proszę państwa, zdążył z tej Alaski do nas. Panowie, Edward Dudek, Mirek Bierkus i Czesław Nowakowski. Zapraszam was, chłopaki, przed podium. Ustawiamy się przed podium. A my teraz jesteście naszymi gośćmi honorowymi. Edward Dudek, proszę państwa, o, to już jest Baca, jego znacie. Jego już do mikrofonu nie dopuszczę, bo znowu mnie uziemi. Ale tak jak powiedziałem, znany na świecie ultra długodystansowiec, pierwszy Polak, który przebiegł spod stóp Akropolu do Sparty. Mirek Bierkus, mistrz świata w Nordic Walking, zawodnik, który toczy, jak odpowiedziałem, od paru lat ciężką walkę z dużo groźniejszym wrogiem niż dystans biegów, ale tą walkę już wygrał, jest z nami po krótkiej przerwie. No i Czesiu Nowakowski, wielki podróżnik, wielki przyjaciel Korzybia, jeździ po całym świecie, z całego świata, przysyła nam wspomnienia swoje, reminiscencje, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, ostatnio przygotowywał się do biegania i to nie jest ściema, napisał mi w pozdrowieniach, przygotowuję się na Alasce do biegu w Korzybiu i jest, jest, przyjechał, gorące brawa, Edward Dudek, Mirek Bierkus i Czesiu Nowakowski.